Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek o teleturnieju Pointless od jakiegoś dłuższego czasu. No tak już półtora roku nie robiłem tego tematu, ponieważ zrobiłem do tej pory jeden odcinek. Dokładnie to samo powiem w kolejnym odcinku na temat Pointless, ale to tylko dlatego, że tamten odcinek, który będzie dopiero, nagrywałem przed tym, który oglądacie teraz. Kolejny odcinek o Pointless będzie na temat tego, jak zdobyć jackpot w Pointless. A dzisiaj powiem coś o samym jackpocie, jeśli chodzi o ten turniej Pointless, w Polsce znany pod nazwą Tylko Ty. Jackpot to są jedyne pieniądze, jakie można w tym teleturnieju w ogóle wygrać. Bez przerwy jest gra na punkty przez wszystkie rundy. Tylko w finale wchodzi ten czynnik finansowy, który właśnie zwie się jackpotem. W Polsce główną nagrodą się zwał. No ale nieważne jak się nazywa, ważne, że chodzi o pieniądze. No i cóż, jak wyglądają jackpoty w różnych krajach? Akurat zdobyłem akurat 5 przykładów, ponieważ tylko tyle w sieci udało mi się znaleźć. Ale obiecuję wam, że jak znajdę kolejne, to zrobię suplement, czyli kolejny odcinek na temat jackpotów, tym razem z tymi kolejnymi przykładami. Szczególnie, że za parę miesięcy program rusza w telewizji włoskiej, to też dojdą nowe przykłady. No i wtedy, kiedy już zdobędę te przykłady, zrobię kolejny odcinek. A dzisiaj musimy się posiłkować tym, co mamy. Czyli jak widzicie, mamy wersję z Wielkiej Brytanii, czyli oryginał brytyjski, polską wersję, a oczywiście czeską, serbską oraz francuską. No i cóż oznaczają te liczby, które możecie tu zobaczyć? Ano, zacznijmy od wersji brytyjskiej. W wersji brytyjskiej jackpot wynosi 1000 funtów. 1000 funtów to jest startowy jackpot. W wersji dla celebrytów 2500. Za każdą prawidłową odpowiedź, która ma 0 punktów, dodaje się 250 funtów. A w wersji dla celebrytów 1000 funtów. Natomiast jeżeli w odcinku zwykłym nagroda nie zostanie zdobyta, wtedy ten jackpot przechodzi do kolejnego odcinka i w tym kolejnym odcinku jeszcze dodaje się kolejny 1000 funtów. Czyli ten 1000 dodatkowy, czyli w sumie są na przykład 2000 funtów w przypadku niezdobycia nagrody. No, załóżmy, że w drugim odcinku ktoś tam nie zdobył, ale dołożył 250, no to mamy 2250 plus kolejny 1000, 3250 funtów i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało w Anglii, wygląda nadal. Ten program znakomicie się ma w telewizji BBC. A teraz kolejne kraje, czyli w tym wypadku Polska. Polska 3000 zł, jak doskonale pamiętacie. Za odpowiedź wartą 0 punktów, dobrą odpowiedź z 0 punktów, dokładano 2000. No a jeżeli chodzi o to dodatki w kolejnym programie, w przypadku niewygrania jackpotu, no to był okrągłe 0 zł. Początkowo było tak, że w każdym odcinku, czy była wygrana w poprzednim odcinku, czy nie, w każdym nowym odcinku jackpot zaczynał się od 3000 zł. Później wprowadzono zasadę, że jeżeli na przykład zawodnicy uzbierali 7000 zł, czyli ta podstawa plus dwie odpowiedzi warte 0 zł, to wtedy te 7000 przechodziły na kolejny program. No i ja pamiętam, przeszło na kolejny odcinek 11000 zł. No i cóż, dalej mamy Czechy. Czechy to 10 tysięcy koron, to jest podstawa. Każda odpowiedź za 0 złotych, przepraszam, za 0 punktów daje kolejny 1000, dokłada, a w przypadku niewygrania jackpotu w kolejnym odcinku jest dodatkowe 5 tysięcy koron. Tak to wygląda w Czechach. W Serbii. W Serbii mieliśmy, bo serbska wersja już nie istnieje, podobnie jak czeska, polska czy francuska. W Serbii, bo podstawa to 50 tysięcy denarów. Odpowiedź za 0 punktów to kolejne 5 tysięcy. A dodatek za niewygranie jackpotu w kolejnym programie to 0 denarów. Tylko że podobnie w Serbii jak i w Polsce, to czego się nie udało wygrać w jednym odcinku, przechodziło na drugi odcinek. Czyli na przykład jak mieliśmy 50 tysięcy plus 2 odpowiedzi za 0 punktów, czyli w sumie 60 tysięcy denarów, to wtedy te 60 tysięcy denarów przechodziły na kolejny program i tak dalej. Podobnie jak później w Polsce, w późniejszym okresie w Polsce. No i mamy jeszcze wersję francuską. Tutaj możecie zobaczyć. Na początku był 1000 euro.
I za każdą odpowiedź za 0 punktów nagroda podnosiła się o 100. Później podwyższono nagrodę do 2000 euro, a dodatek za każdą odpowiedź za 0 punktów do 200 euro. To było wcześniej, to było później. Tak samo tutaj to było wcześniej, to było później. Ale jedna rzecz nie zmieniła, że jeżeli ktoś nie wygrał w jednym odcinku jakiejś głównej nagrody, wtedy do tej nagrody dokładano w kolejnym programie 1000 euro. No. Mam nadzieję, że Wam to wyjaśnię na przykładzie tych pięciu państw. Tak jak mówiłem, ten odcinek jest zrobiony trochę na szybko. Trochę na szybko, bo ostatnio nie mam za dużo czasu, żeby robić odcinki nowe. No cóż, taki sezon, właściwie to antysezon na produkcję przyszedł, no ale jeżeli będę miał więcej czasu, to obiecuję przyjąć do tematu i nakręcić coś innego jeszcze. Dobrze, to teraz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Na razie!